Dużo oglądam czeskiej pornografii i czuję się tutaj jak w domu. Dzień dobry Wrocławiu, świecie, dzień dobry wszystkim subskrybentom kanału Maciej Kulhawik Vlog. Jest godzina 8 rano i jadę do Pragi na koncert zespołu Vader i Kreator. Mieli trasę po całej Europie, a kończą trasę w Pradze. No i tamże Zoe, moja koleżanka dobra, jest oświetleniowcem tego zespołu, mówiła, żebym przyjechał, bo grają na dużo większej scenie niż w Poznaniu i raz, że będzie dużo więcej osób, dwa, że będzie dużo więcej świateł i będzie mogła dużo więcej pokazać. Bardzo się cieszę na tę okazję. Oczywiście wypiłem dwie szklanki wody, zrobiłem hiszpański rano, zrobiłem miniaturkę, wrzuciłem filmik, żeby móc tylko z autobusu wrzucić dzisiaj, wrzucić jutro, jak będę w Pradze, bo tam nie będę mógł składać, więc jestem przygotowany na wycieczkę i na piękny dzień w Czechach. Tutaj czeska Praga. Wyszedłem z dworca i robię sobie taki quest, żeby dojść z buta. No czasem będę patrzył na mapę, ale wiem, znam mniej więcej azymut. Byłem raz w Pradze, więc ogarniam kilka rzeczy. Na przykład tamta antena. Byłem kiedyś przy niej z koleżanką, z Iwonką, więc no dobra, tak mniej więcej wiem co 5 w tej Pradze, jak dojść spod anteny do centrum i chcę dojść do tego venue z buta, nie za często patrząc na mapę. Oczywiście będę patrzył jak będzie trzeba, wstąpię do kawiarni, bo trochę z toalety chciałbym skorzystać, więc gdzieś po drodze wstąpię do kawiarni, ale chcę sobie pójść, pochodzić, przespacerować się i bardzo lubię być w nowych miastach. Czegoś wpływa to tak na mnie kojąco. Nie znam języka, nie znam miasta za bardzo. Czuję się spokojnie. Czuję się jakoś spokojnie. Zawsze tak miałem. O, to taki insight z mojej strony, że bardzo lubiłem spędzać czas ze swoimi kolegami z Portugalii. No i wiadomo, jak byłem z dwoma czy z trzema, dzięki. Byłem z dwoma czy z trzema, to rozmawialiśmy po angielsku. Jak było ich cała masa, tam 9 Portugalców i ja, to oni gadali ze sobą po portugalsku, a ja się bardzo dobrze z nimi czułem, nie rozumiejąc nic, co mówią. Nie wiem, czemu tak mam, ale tak mam. Idę, bo mi wieje w kamerę. Znalazłem taką mapę, jestem tu, muszę iść gdzieś tu. No i tyle, azymut znam i jakoś dojdę. Czyli idę tam. Pięknie tu, co nie? Taki insight z mojej strony chciałem powiedzieć. Nie umiem kręcić pięknych miejsc, nie umiem kręcić pięknych widoków. Wiem, że Peter McKinnon z obsranych Maszkowic pod Nowym Sączem zrobiłby takie miejsce, tak by je nakręcił, że każdy chciałby tam jechać. Natomiast ja nawet jak jestem w pięknym miejscu, nie wiem jak to nakręcić, żeby było ładnie. Ale że to show jest o mnie, będę kręcił siebie. Zmień kąt, mówili. Czarna budowla. Tutaj. O kurde, Hamleys, największy londyński sklep z zabawkami. Proszę, w Pradze, może uda mi się jutro tutaj zajść z Zoe. Kreciok. Przyszedłem stamtąd. Tu jest budynek. Pięknie, co? Tam kiedyś byłem, tam na górze. Tam mieszkałem w ogóle, za tym dużym, jeszcze trochę w górę i tam był nasz hotel. Ale to wszystko tutaj było w remoncie. A teraz już jest pięknie, ale tak za bardzo nie wiem dokąd idę, ale nawet mi się to podoba, że nie wiem gdzie idę. Bardzo dużo w ogóle tu jest tych chimney cake'ów, ale jestem wierny jednej firmie.
Chimney Cake Bakery i nie będę próbował konkurencji. Nigdy. Choćby mi za darmo dawali. A nie, jakbym dostał za darmo, to pewnie bym wziął, ale nie kupię. Z tym gamoniem, nie wziąłem swojej koszulki Vadera, a tutaj są, proszę, Slipknot, Behemoth, no i jakieś tam jeszcze inne zespoły. Pamiętam to. Nie wiem, co to było, ale pamiętam, że było. To też pamiętam. Tam jest coś, a to jest most Legii. Tramwaj. O, to jest most Karola, a to chyba wszyscy go znamy, co nie? A tam jest tak pięknie na górze, pamiętam, że tam byliśmy. Zrobię zooma. Tak ładnie tam było, super to wygląda z tej strony rzeki. A jak w nocy jest podświetlone, to już w ogóle jest Ameryka. Patrzcie, tam w oddali jest taki krzywy budynek. Wiem, że byliśmy z nim, w nim. I chciałbym tam zrobić siku i wypić kawkę na przykład, posiedzieć chwilę, bo na górze jest wspaniały widok. Po drodze do tego krzywego budynku zaciekawiło mnie takie jedno coffee miejsce i wszedłem do niego, ale krzywy budynek też wam pokażę. Zaraz. Tutaj. Dobra, wiem, że trzeba... Trzeba testować nowe rzeczy. Wiem, że no, kawa smakowała trochę jak mleko. W ogóle tam nie czułem kawy, no ale to nic. Spodobało mi się miejsce, było takie czeskie, takie inne, bo tamto krzywe, które wam zaraz pokażę, jest na maksa mainstreamowe. Więc chciałem być alternatywny. No i napiłem się mleka za 100 koron, ale to nic. Tutaj. Gdzieś tam idę. No dobra, za daleko poszedłem, to jest most kolejowy i im chyba nie przejdę, więc muszę się wrócić tu, na ten most, tam i iść drugą stroną. Faja trochę, no ale kto mógł to przewidzieć? No i fajnie, jestem po drugiej stronie mostu, przeszedłem, zrobiłem to wielkie kółko, jestem po drugiej, tam w ogóle jest Wyszehrad chyba, tak mi się wydaje, tak coś pamiętam. A ja muszę iść jeszcze troszeczkę tam i będę w hotelu. Czy ja dobrze widzę? Bardzo chciałbym tu zajść, ale niestety muszę iść do hotelu szybciutko. Czeska Praga już wie, że jestem youtuberem. No i jestem tutaj. Dobra, kochani, jestem. Udało się. Oprowadzę was po pokoju. Tak to wygląda. Tu już zostawiłem rzeczy. To jest jedno łóżko, drugie łóżko, telewizor, szafa. Proszę, tu są moje rzeczy. No i jeszcze oczywiście pokażę wam toaletę, bo to jest najważniejsze miejsce w pokoju hotelowym. Uuu, fajnie, ładny prysznic, kibel. Super, wszystko jest na miejscu. Bardzo mi się podoba. Może tego nie czujecie, ale trochę śmierdzi zwłokami. Ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Super, dobra, ja się ogarnę. Może się nawet opłuczę trochę i idę tam, do venue koncertowego. Boom! No i fajnie, zalogowałem się w tym pięknym hotelu. Hostelu. Nagrałem jedno wejście, które będzie... Jeden taki insight, który będzie osobnym wejściem. I idę do venue. Mam ze sobą dwa banany. Wilgotne chusteczki, jakby mi się zachciało. I polską pigwę dla zespołu. No, Zoe mówiła, żebym przywiózł dla kreatora. No to wiozę. Mieszkam tam. Tu znalazłem taki skrót. Tędy. A nie wiem, czy to jest skrót. Zaraz się okaże. Dobra, jak się okazuje, to nie był skrót, bo muszę naokoło iść przez taką dużą ulicę, bo nie ma po drugiej stronie chodnika. No ale... No nic, wiem, gdzie mam iść mniej więcej w tamtą stronę, więc znajdę. I bardzo lubię chodzić po nowych miejscach. Tu nigdy nie byłem, tam gdzieś na Wyszehradzie czy w centrum. Tam bym się jakoś połapał. Tu nigdy nie byłem, ale bardzo lubię chodzić po nowych krajach, nowych miastach. Po prostu wziąć i się zgubić, zawsze się znajdę. Znajdę tą kulkę na Google Maps w końcu. Fajnie, lubię eksplorować świat. No tak się cieszyłem wcześniej, że dobry jestem w mapie i dotarłem do hotelu bez problemu. Ale teraz tego Meat Factory nie mogę ogarnąć, bo są jakieś przejścia górą, dołem. Kurde, nie wiem, czy mapa ogarnia, gdzie ja jestem, czy ja jestem jakby wyżej, czy niżej. Chyba nie do końca i... No i nie wiem, wracam, wydaje mi się, że stamtąd przyszedłem. No do dupy, poszedłem zupełnie naokoło, chciałem zrobić skrót przez tory. Przeszedłem nad torami tym mostem. Gówno nie skrót, mogłem iść tak, jak w ogóle mi pokazywało. No ale dobra, lubię chodzić po obcych miastach. Tylko nie mogę ogarnąć tutaj tematu. No w końcu jestem na dobrej drodze. Buty. Parę. No fajna miejscowa. Dobra, znalazłem nasz sleeper's couch, proszę, tym jeździ zespół. Fajnie, cało wygląda jak polski bus, a tam są łóżka w środku. Wszystkie, no może nie wszystkie, ale dużo. No, a tu jest tego drugiego zespołu. No i super fajnie. Dobra, jesteśmy na miejscu, w końcu udało się. No jestem w szoku, gdzie mnie życie przywiało. Proszę zobaczyć, co tu się dzieje.
I to jest to, Meat Factory, okej, jesteśmy na miejscu. Co tu się dzieje? Fajne na maksa. O kurde. Wchodzę.